No mamy tu jednego laureata jeszcze, co ceko, jaki cierpliwy dzisiaj jest. Wiesław Pawlus z Wieprza. Co by tu, Łowieśku, powiedzieć? No, na swoje roki to nie wygląda. Może potem, że mo tyle zainteresowań i tyle do roboty. Bo Wiesiu, no to jest gawędziarz, może pierwszej kolejności. Ale ci, co go znają, to i on ma takie delikatne paluski, że w kwiotkach przebiera i piękne bibułkactwo. Swoje takie oryginalne robi, ale dla mnie najważniejsze jest to, że on pokończył kursy haftu pseleniakiego i on pięknie cyfruje męskie góralskie ubrania. Cuchy, portki. No co przyjdzie ozdobić, to najlepiej przyjść do Wieśka Pawlusa. No też ma sukcesów, telo co raty przeraty, bo i na tych konkursach tu u nas, które są organizowane, to i najwyższe lokaty zdobywał, ale też ma na koncie pierwsze miejsce, tak jak inne nasze koleżanki na sabałowych bajaniach w Bukowinie Taczańskiej. No niechże teraz coś pokoze, co byście się też uradowali, no i posłuchali, jak to w jego wykonaniu ta gotka góralsko brzmi. Pięknie dziękuję. Wszystkich razem witajcie. No, ja to tak w ostatniej chwili, bo to gadali, żeby ułożyć coś w Oleśnikach albo tego. Ja tam najbardziej to takich starodownych bajkach się lubuję, takich legendach, takich co tego. Ale teraz w ostatniej chwili wziąłek, tak se, tego przypomniałek, że była taka jedna rzecz u nas tam niedaleko o Gojnymu i jak to gadają tym, co to krot jelenki, ten spaśnik taki. No i o nich wam tu opowiem. To było tak. Był pod lasem już ostatnio chałupa, taki se juneczek, no miał fuzję, a skąd ją tam miał, to nikt o tym nie wiedział. Ale miał tę fuzję i chodził na rapsztyk do po lasach. Tam to znowu jakiego zająca upolował, to sarynkę tego. I Gojny już o tym dobrze wiedział, że tak rabuje, głodzi po tym lesie. No i go to tak, ja cię muszę kiedy zasatrzeć, chycić na gorącym uczynku. No i rozszedł Gojny, czas rano poszedł do pola i weszedł w las, patrzy, a on idzie. Niesie takiego pięknego sarniocka na ramieniu. A on se idzie, ale ten sarniocek dosyć taki piękny, duży był, no to se siadnął na miedzy, oddychnął. A on ten Gojny, no zaglądał z osmerska, patrzał, myśli se, ja cię dzisiaj upiluję, coś ty zrobił. No to wziął tego, za chwileczkę znowu podeszedł kawałek i znowu przyszedł wnet już ku chałupie, ale znowu pod Gońskim odpoczął. No i przyszedł już do chałupy, wziął tego sarniocka, zaniósł do stodoły. A on jak tego, to się bał do niego podejść, bo widział, że ma tę fuzję. To może bym jeszcze poszczelił, albo co zrobił, jaką krzywdę. Bo to był kawał chłopa, a on by ten Gojny tak ochrychł odcinka. No to poszedł już bliżej tego, aha, zaglądał przez parę w stodule, położył go pod słomę. No to prędko poleciał na policję. I z policją, żeby przyszli skontrolować, kaun tego sarniocka upolował, przecież on nie ma prawa tego sarnów ani nic kraść. No to wzięli, poszedł na tę policję, no i go do temu całemu komendantowi. I podzę, idziemy na kontrol, zrobimy ten kontrol, bo on znowu uchycił, upolował sarniocka.
No to u niego no tak. No jeszcze nimą tego swojego drugiego kamrata muszę tego. Wyszedł do pola i poszedł, uwidział chłopca swojego. Godo, ty idź do Junka tam pod las, co to rabuje. Godo, co to jest tym. Godo, to i powiedz mu, niech to wartko kas chłopie, bo tam przyjdziemy na kontrol. No to chłopiec poleciał. Jak chłopiec poleciał, powiedział, a ten chałupie prawie coś tam baba jadł tego i huśtała dziecko w kolebce. Huśtała to dziecko, a ten godo, że przyjdą tu na kontrol, za chwilę był boś za upolowo Sarniocka. No to godo babie tak, babu, wynoś się mi prędko z chałupy, bo ja muszę zrobić cośik. No to łap tego Sarniocka, to dziecko z kolebki wyrzucił, wsadził nas pod tego i na górę położył to dziecko. I huśto. Jak huśtał to dziecko, no to przyszli ci żandarmy i te gojny będą szukać. No i szukają. Nie ten godo, pójdź tu tego, będę szukał tego. Ja nie będę szukał, bo ja muszę dziecko. A jeszcze to dziecko w nią usypał, żeby głośno wrzeszczało. No jak to dziecko zaczęło wrzeszczać, no to jeszcze bardziej kolebał. Godo, nie mogę odejść. Musisz odejść i tego. No to weź ty go koleboj, jako temu policjantowi kozoł koleboj i jeszcze mu zaśpiewaj. No to wziął ten policjant koleboj to dziecko, a oni poszli, przekutali cały sąsiek, stodołę, wszystko i brozek, no gdzie się ino dało, nika nie znaszli, nawet gnój przechynyli, nie znaszli tego Sarniocka. No i jak nie znaszli, no to się rozeszli. Na drugi dzień siedzą se w barze i pytał się go ten policjant, ty, ale powiedz, że mi kaześ ty tego Sarniocka słową. A on mu go da tak, hehehe, przecież też go kolebą jeszcze mu śpiewał. Piękne dzięki. Brawa dla Wieśka, gratulujemy mu tego odznaczenia.